Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy 1 czerwiec. Dzień dziecka. Tu jest łąka skoszona. Widoki podkarpackie. Szczyty, szczyty, szczyty. Proszę popatrzeć. To wszystko. Tam co widać. Te lasy. To wszystko jest, drodzy Państwo, na polach uprawnych. Tu były pola uprawne. A teraz mamy lasy. Tak się to wszystko zmieniło. Tak rządy posolidarnościowe doprowadziły do zaniku kultury rolnej, bynajmniej tu na Podkarpaciu. Nieliczni tylko mieszkańcy coś tam jeszcze produkują, uprawiają, a reszta, no niestety, to było ponad ich siły. Trudności w zbyciu towaru. Uważają, że najlepsza komora to jest w supermarkecie, pewna zawsze dostawa. Putin nie zapuka, bo jak Putin zapuka, to będziemy trawkę jeść do naszych drzwi. O. Tak to wszystko wygląda. Jestem na takim przełomie. W tym rejonie moje pszczołki buszują. Proszę popatrzeć. Zostaję na pniaku. Nogami nie trzęsie. Nie wiem dlaczego. W takiej nietypowej pozycji. Może bez to. Aparatem też będzie rzęsła. Tak wygląda to nasze Podkarpacie. A teraz zrobię rzut zbliżenia okolicy, gdzie ja mieszkam mniej więcej. Gdzieś tam, ale dokładnie ciężko wskazać. No bo drzewa, drzewa i drzewa. Jakie piękne pola. Ziemia pierwszej klasy, jak na Ukrainie, i nic nie jest uprawiane. No ale jest socjal. Za to pieniądze za nieróbstwo. Nasi mężczyźni siedzą w krzakach pod sklepem i piwko piją. No niestety, oni mają charakter. Oni mają charakter. No i tak to wygląda taka wiocha na Podkarpaciu, która została założona chyba w XII albo XI wieku po tym słynnym najeździe Mongołów. Niestety wtedy były lata bardzo suche i tu w tej miejscowości była rzeka i ludzie z tej osady, którą założyli tu tą naszą wioskę, tu właśnie sprowadzili się na tą rzekę. I tu pola i lasy. Tak chyba widzicie, jakie u nas są
wyżyny, także pszczółki muszą się męczyć, wspinać się po tych wyżynach, no ale za to z towarem jadą na luzie do ulów. Nie wiem, co tu w ogóle widać. Słońce świeci niemiłosiernie. Patrzcie się, same lasy, tu były plantacje tytoniów, truskawek, malin. A teraz jest dziadaństwo, nie ma nic. Żywego ducha nie zobaczy na polu. Ujęciem serdecznie się z Państwem żegnam.